Jeśli szukasz dobrej oferty hipotecznej, to właśnie ją znalazłeś. W biurach Polskiej Credit Union oferujemy niskie oprocentowanie i sezonowe promocje. Obecnie z nową hipoteką otrzymasz bonus $750 w gotówce. Dodatkowo pokryjemy koszt transferu. Po szczegółowe informacje skontaktuj się z naszą Credit Union. A jeśli nie masz czasu, to skorzystaj z mobilnego serwisu finansowego, a pracownik Credit Union przyjedzie do Ciebie. Polish Credit Union. To ma sens. Polimex oferuje wiele wariantów ubezpieczeniowych dla odwiedzających Kanadę oraz dla osób wyjeżdżających za granicę. Ubezpieczenia pokrywają koszty związane z leczeniem nagłych chorób i nieszczęśliwych wypadków. Polimex to najlepsza obsługa i doskonały serwis. W Polskiej Credit Union tylko teraz. Specjalna oferta na nowe depozyty. 2,25% na okres 9 miesięcy. O szczegóły zapytaj w oddziałach Credit Union. Położony w spokojnej dzielnicy Mississauga, dom seniora Wawel Villa oferuje pełny zakres usług. Pokoje, wyżywienie, całodobową opiekę pielęgniarską, zajęcia rekreacyjne. Mieszkańcy znajdują tu serdeczną, rodzinną atmosferę oraz domową, polsko-kanadyjską kuchnię. Polski dom seniora Wawel Villa obchodzi w tym roku 50-lecie swojej działalności i dalej pragnie służyć Polonii, pielęgnując polskie tradycje. Oszczędzaj w Polskiej Credit Union. Obecnie oferujemy specjalne lokaty na 2% na okres 12 miesięcy. Informujemy, że podstawowe ubezpieczenie depozytów w Credit Union wzrosło do $250 000, zaś rejestrowane plany są nadal ubezpieczone na całą sumę wkładu bez ograniczeń. Informacje w oddziałach. Uwaga! Firmy renowacyjne i inwestorzy. Dom semi-detached na sprzedaż. Czterosypialniowy z zezwoleniem na apartament w basemencie poniżej $600 000 w okolicy Tomken i Blur. Dzwońcie do Moniki Bejger 416 895 1264. W piątek 13 kwietnia w sali parafialnej Kościoła Świętego Maksymiliana Kolbe w Mississaudze odbędzie się pierwsza w Kanadzie projekcja filmu pod tytułem Gurgacz Kapelan Wyklętych w reżyserii Dariusza Walusiaka. Film opowiada o losach kapelana Polskiej Podziemnej Armii Niepodległościowej, księdza Władysława Gurgacza, skazanego na śmierć w 1947 roku. Oto zwiastun tego przejmującego filmu, w którym postać tytułową odtworzył Wojciech Trela. Rejonowy Sąd Wojskowy w Krakowie skazał Gurgacza oraz dwóch innych członków bandy na karę śmierci. Był księdzem z powołania, mówił piękne kazania. Nie było nagłośnienia przecież, a było słychać aż na ulicę, bo nie wszyscy się mieścili w kościele. Cała Krynica była w kościele. Pierwsze informacje o niepokornym jezuicie zaczynają trafiać do Urzędu Bezpieczeństwa. Zaczyna być coraz bardziej o nim głośno jako kapelanie, który wygłasza kazania antymarksistowskie. Późną wiosną, czy na początku lata, gdy te obławy już coraz częściej pojawiały się przy Wierchu nad Kamieniem i na Hali Łabowskiej, to postanowiono zwinąć ten obóz. Stali podziemiana. Ja tak tylko wszędzie stali. I do dziś dnia. Podchodził do nich z tyłu kadr więzienny, przykładał im pistolet i strzelał w tył głowy.